Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie na nowej odsłonie, jakby to można było powiedzieć, starego kanału Rafał Fryta Frydrychowicz. Wiem, że są problemy, żeby znaleźć na razie ten kanał. Szybciutko, króciutko wyjaśnienie, dlaczego tak, a nie inaczej. Jak to w życiu bywa, coś się zaczyna, coś się kończy. Teraz mam nadzieję, zostaniecie ze mną na tym kanale Rafał Fryta Frydrychowicz. Ten kanał teraz tworzę sam osobiście, sam jestem za wszystko odpowiedzialny. Także no, mam nadzieję, że jeżeli ten kanał kiedykolwiek zniknie, to tylko i wyłącznie, bo ja tak zdecydowałem. Aczkolwiek, że tam jest tak, a nie inaczej. Dużo było o tym mówić. Są pewne rzeczy, o których nie mogę mówić. Także to, co było, już nie ma. I teraz chcę uspokoić te osoby, które są w drużynie Fryty, były w drużynie Fryty, które wykupiły szkolenie. Po pierwsze, te osoby, tak jak i wszyscy, możecie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, kierować do mnie. Jest podany na YouTubie, tam w opisie, i zarówno telefon do mnie, jak i mail, na który możecie pisać do mnie. Postaram się i staram się i odpowiadam na wszystkie pytania, ale pamiętajcie, że nieraz dostaję taką wiadomość, ktoś mi zadaje pytanie, mija powiedzmy 5-10 minut, potem jak sprawdzam, patrzę, no to jak nie chcesz, to nie odpowiadaj, potem znak zapytania. Ja też jestem ograniczony czasowo, na komputerze, że tak powiem, siedzę powiedzmy 3, może nawet 4, jak mi się uda, dni w tygodniu, ileś tam godzin. Nie jestem w stanie pracować na komputerze, bo też mam inne zajęcia po 5-6 godzin dziennie i tak samo w telefonie siedzieć na okrągło. Tym bardziej, że i bardzo się z tego cieszę, że piszą do mnie, naprawdę pisze do mnie mnóstwo ludzi, z czego bardzo się naprawdę cieszę, ale fizycznie jestem tylko sam, mam dwie ręce, 10 palców, palców i tylko szybciutko staram się odpowiadać na te pytania, sprawdzać te wiadomości w kolejności, także jak piszecie maile, to też chwila cierpliwości, bo zanim się tam kolejka, jak na NFZ-cie, zanim do was dojdzie, no to oczywiście to nie będzie, mamy jeszcze końcówkę grudnia, ostatni dzień grudnia, bo tak to dzisiaj nagrywamy, to nie będzie marzec, ale to ileś tam dni musi minąć. To tak, to dwa, jeżeli chodzi o szkolenie, też kontaktujecie się na tego maila, który jest podany w opisie, tylko przypomnę fryta.gmaupa.op.pl. Tam piszecie do mnie zapytanie i teraz jest prosta piłka. Wysyłam do was tego pendrive'a, bo jest szkolenie cały czas dostępne, a jak macie pytania, to piszecie do mnie też na maila albo na portalach społecznościowych i postaram się odpowiedzieć na te wasze pytania. Jak będzie wyglądał ten kanał? Już w skrócie gdzieś tam coś tam napisałem, że po pierwsze będziemy nagrywać też takie merytoryczne filmiki. Dzisiaj też taki właśnie powstanie. Będą też takie motywujące, będą też treningi tylko, będą też tylko filmy z treningów, bo takie też lubicie. Jest gro osób, które lubi oglądać, jak ktoś trenuje. Ja też mam swoich, prawda, że tak powiem, idoli, którzy mówią w języku na przykład francuskim, którego absolutnie nie rozumiem, ale uwielbiam patrzeć na przykład na tego gościa. Myślę tutaj na przykład o Stanimalu. Już wielokrotnie to mówiłem. On tam coś po francusku, bla, 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 bla. Ja po prostu lubię go oglądać, on mnie motywuje, lubię oglądać jego filmy. Z treningu może robić uginanie ramion ze sztangielkami po raz 158 i zawsze mi to sprawia frajdę. I też to są takie osoby, gdzie lubią oglądać te filmiki motywacyjne gdzieś tam. Tam jest tam muzyka, ja tam trenuję, czy tam będę trenował z innymi osobami i te merytoryczne. Jak już mówiłem, pojawią się na pewno na kanale, tego nie było, vlogi, gdzie tam będę kamerką nagrywał, na przykład jak przygotowuję sobie szybko posiłek, jak coś ciekawego się wydarzy, też szybciutko postaram się króciutko wrzucać na ten kanał, żebyście też mogli widzieć ten sport z drugiej strony. No to tak, to powiedziałem. Jak zawsze jadę spontanicznie, nie mam nic na kartce. Wszystko chyba powiedziałem. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku co będzie? Otóż pokażę wam dzisiaj raz, dwa, szybciutko muszę policzyć, trzy, cztery ćwiczenia.
4 ćwiczenia, jak możecie sobie w ten sposób tymi ćwiczeniami urozmaicić swój trening. Być może słyszeliście o tych ćwiczeniach, być może słyszeliście te nazwy, a być może usłyszycie te nazwy po raz pierwszy. Jakie to będą ćwiczenia, jak się nazywają, co one powodują z naszym organizmem, z naszymi mięśniami, z naszą sylwetką, z naszą wydolnością, z naszym cudownym ciałem, już dowiecie się za chwilę. Zostańcie z nami, ale pamiętajcie, kanał należy subskrybować, dawać lajka, wciskać dzwoneczek i będziecie z tymi wiadomościami zawsze na bieżąco. Ja bla bla bla, zawsze bla bla bla. Jeszcze szybciutko teraz powiem, sezon jak najbardziej się tamten startowy dla mnie skończył. Było aż 7 startów. Powiem wam, że szczerze byłem nieźle wyczerpany. Teraz jestem najedzony. Jak startowałem w kulturystyce klasycznej, mówię startowałem, bo wszedłem wreszcie po 2 latach na okres taki masowy, więc zobaczymy, jak się uda zbudować tą masę mięśniową i być może za chwileczkę w przyszłym sezonie, a starty mam zaplanowane na jesień, będzie to inna kategoria, ale zobaczymy, jak ten okres masowy wyjdzie. Więc czekajcie, co ja tutaj mówiłem, że okres startowy, prawda, się skończył, więc jestem najedzony. W okresie startowym na weryfikacjach ostatnich ważyłem 92,800, 93 kg to był mój limit. Na dzień dzisiejszy, troszeczkę wiadomo, ten organizm teraz chłonie wszystkiego, waga moja, jeszcze sprzęt wytrzymuje, 117 kg. Także możecie sobie policzyć, jak ten organizm, ja już kiedyś wam obiecałem, że wam wytłumaczę, na jakiej zasadzie to działa. I oczywiście może jakiegoś vloga zrobię, na jakiej zasadzie działa organizm, że ta waga tak szybko nieraz rośnie. Czy to jest tkanka tłuszczowa? Nie do końca. Jakimi zasadami, regułami kieruje się wtedy nasz organizm? Też wam to wszystko opowiem. Będą, jak już mówiłem, takie vlogi. I teraz jeszcze, bo temat rzeka. Są 2 szkoły. Kończysz sezon startowy albo zrobiłeś taką ostrą redukcję, że organizm jest po prostu wypuszczony i teraz są 2 szkoły. Albo po takiej redukcji, po takim okresie startowym wypoczywasz kilka tygodni, regenerujesz i tak dalej, powoli potem wchodzisz w ten okres masowy, albo wykorzystujesz to wyjałowienie organizmu i od razu wchodzisz na ten okres masowy i wtedy, słuchajcie, tak jak na redukcji teraz. Kiedyś na masie zjedzenie 100 gramów ryżu, kurczaka, warzyw, to wszystko rosło, gdzieś tam się mieliło, trzeba było herbatą zapijać wodą, bo nie szło tego przejeść. Tak teraz zjedzenie tego ryżu, tych płatków, czegokolwiek, bo oczywiście masa to nie znaczy, że jemy śmieci, ale to też są wyliczone kalorie, jest ich znacznie więcej tłuszczy, ale to nie znaczy, że jemy śmieci, hamburgery, parówy i tak dalej. Więc to jedzenie wchodzi jak na redukcji. I nie ma. Kolejny posiłek. I nie ma. I od posiłku do posiłku człowiek jest głodny. I oczywiście, jak to masa mięśniowa, są troszeczkę inne reguły, więc jak teraz był okres świąteczny, jak tam jakiś pierniczek leżał, to ja pierniczę musiałem go spierniczyć, żeby, prawda, albo nie spierniczałem, tylko pierniczyłem go i po prostu jadłem, bo taki byłem wypoczony. Także sobie nie odmówiłem, ale to nie było, że siadałem i jadłem raz na kubeł pierników, że tam podeszło pod gardło, się bekło, nie daj Boże się ulało. Także słuchajcie, dobra. Bla, 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 temat rzeka. Mam nadzieję, że króciutko wyjaśniłem i będę odsyłał do początku tego odcinka. Jeżeli ktoś będzie jeszcze się pytał, co się stało, co się stało, co się stało. No, stało się jak się stało. Mleko się wylało i tak się stało, ale jestem teraz tutaj u siebie i jak już mówiłem, za chwileczkę przedstawię wam 4 ćwiczenia, które na pewno możecie włączyć do swojego splitu treningowego albo możecie poprzez te ćwiczenia urozmaicić swój split. Jakie to ćwiczenia? Zaczynam. Zostańcie razem ze mną. Zaczynam. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. No dobrze. Pierwsze ćwiczenie, jakie chciałbym wam zaprezentować, przypomnieć, a być może co niektórzy, jak rozpoczynają przygodę z ciężarami,
usłyszą to ćwiczenie, to nazewnictwo po raz pierwszy. Otóż będzie to ćwiczenie na mięsień, na ramienny. Jak chcecie mieć bary, jak arbuzy, jak piłki, fajnie jest wykonywać to ćwiczenie. Możecie, za chwileczkę je pokażę, możecie je wykonywać na samym końcu treningu, bo ciężar tutaj nie może być też za duży. Nawet jakbyście chcieli, to nie weźmiecie wielkiego ciężaru, bo zaraz zobaczycie, na czym polega to ćwiczenie i po prostu się nie da, bo taka jest intensywna, stała praca mięśni naramiennych. Do tego ćwiczenia potrzebujecie sztangę, to jest bardzo istotne, potrzebujecie sztangę. I na czym polega to ćwiczenie? Za chwileczkę już mówię. Otóż bierzecie sztangę na szerokości ramion i będziemy ją przenosić raz z klatki piersiowej, drugi raz za kark, nisko nad głową, nie prostując ramion, nie robić wyprostu i przekładamy za kark, tylko przenosimy nad głowę i do klatki piersiowej. Co jest istotne w tym ćwiczeniu, żeby ono było wykonywane w sposób prawidłowy, żebyście czuli mięsień naramienny, przede wszystkim jego boczną część, która odpowiada za to, że jesteśmy szerocy w barach. Otóż sprawa łokci. Jak będziecie wykonywać to ćwiczenie, będziecie przenosić rękę, sztangę, to ważna jest praca, wyraźna praca łokci, które rozpoczynamy ruch, są mocno w przodzie, przenosząc za głowę, pracują mocno w tył. Raz przód, raz w tył. Jak to prawidłowo wygląda? Już wam pokazuję. Otóż chwytamy na szerokości bioder, na szerokości ramion, to jest pozycja wyjściowa. Ja mam tutaj ciężar pokazowy, więc mogę sobie wywijać z dołu, a wy najlepiej jakbyście sobie odłożyli gdzieś na stojaki, podeszli sobie pod stojaki, będzie wam po prostu wygodniej. Na wysokości klatki piersiowej jestem teraz tak zbudowany mocno, że ta sztanga, nawet jakbym chciał, to ona mi nie dotrze do klatki piersiowej, bo jest to tak spompowany, że po prostu się nie da. No dobra, wracamy do tematu. Z klatki piersiowej i teraz przenoszę ruchem, nie za szybko, nie za wolno, za głowę w okolicy szyi i z powrotem na klatkę piersiowej, nisko nad głową. I co jest ważne właśnie, ta praca łokci. Mocno łokcie w przodzie i idę w górę, mocno łokcie w tył i hop, i cyk. I jak dobierzecie odpowiedni ciężar, zobaczcie, tutaj jest raptem może z 25 kg, ale już czuję, jak fajnie się pompują bary. No ciasne te lumpy się robią z dnia na dzień. Ale taki jest okres masowy. Także zobaczycie sobie, spróbujcie. Ćwiczenie nazywa się od Bedforda, jego nazwiskiem. Ćwiczenie, wyciskanie Bedforda. Miał naprawdę ogromne facet bary. Jak tam gdzieś sobie wygooglujecie, to zobaczycie. Chwyt, jeszcze raz przypomnę, na szerokości ramion. I co jest istotne, ta praca tych łokci. Raz z klatki piersiowej, hop, i przenosicie, żebyście tylko nie przenosili, a łokcie są gdzieś tam, minimalnie się ruszają, bo dużo stracicie na tym ćwiczeniu. Także spróbujcie i czekam na wasze opinie, a my przechodzimy do ćwiczenia number two. Okej, zatem jedziemy z drugim ćwiczeniem. Może słyszeliście o takim ćwiczeniu, które nazywa się Zercher Hold. Po angielsku, tak, tak się, prawda, operuje językami, to się mówi. Zercher Hold, czyli ćwiczenie. Praktycznie będziemy stać tylko ze sztangą, ale niesamowicie działa, jeżeli chcecie urozmaicić swój trening o trenowanie mięśni core. Co to są tak zwane mięśnie core? Trenerzy najczęściej jak używają, że trenujemy mięśnie core, chodzi o te mięśnie biodrowe, lędźwiowe, stabilizujące całego naszego tutaj korpusu, stabilizujące naszą sylwetkę. Dlaczego warto trenować takie mięśnie? Dlaczego warto? Otóż dlatego, że przede wszystkim mięśnie wtedy pracują intensywniej na treningu, a przede wszystkim jak wzmacniamy te nasze mięśnie stabilizujące, te mięśnie core, te mięśnie pracują raz, że wydajniej i zapobiegają na pewno kontuzjom. Lepiej wykonuje się ćwiczenie, jest lepsze czucie, jeżeli chodzi czy o siadę, o martwe ciągi i tak dalej, ponieważ te mięśnie wszystkie są jak najbardziej w sposób izolowany, angażowany w poszczególnych ćwiczeniach.
Pokażę wam, jak wygląda to ćwiczenie. Zercher hold. Do tego potrzebujemy sztangę. I też najlepiej brać ją ze stojaków. Ja tutaj mam pokazową naprawdę śmieszną, lekką sztangę, bo za lekkiej sztangi do tego nie wolno ćwiczenia używać, bo po prostu nie przyniesie ona to ćwiczenie żadnych efektów. Na czym polega to ćwiczenie? Otóż podchodzicie do stojaków, tutaj za stojak posłuży mi ławeczka i umieszczacie sztangę w dole tutaj łokciowym, ramiennym. Dłonie skierowane, złączone ze sobą możecie trzymać, nie musicie. Ładnie sobie sztanga leży przy klatce piersiowej, łokcie blisko tułowia. Jeżeli macie duży ciężar, to już odczujecie pracę tego ćwiczenia. Wykonujecie stabilne takie, prawda, stanie około 30 do 40 sekund. Także ten ciężar musi sobie indywidualnie dobrać, bo jak weźmiecie za lekki ciężar, tak jak teraz, to będę stał tutaj, prawda, przez cały Sylwester i nic złego się nie stanie. Natomiast jak dobierzecie większy ciężar odpowiedni, to wtedy poczujecie pracę tych mięśni. Niektórzy w tym ćwiczeniu starają się wykonać lekko w lewo, lekko w prawo skręt tułowia. Jest też hardkorowa taka wersja. Jest guma z jednej strony, jest guma z drugiej strony, za nami stoi partner treningowy i stara nas się pomalutku wytracać z równowagi, ale istotą tego ćwiczenia jest to, jaki dobierzecie ciężar. Jak dobierzecie za lekki ciężar? Choć powiem wam szczerze, że sobie stoję, to już odczuwam, co się dzieje w czworobocznym, w mięśniach grzbietu, mięśniach plecu, jak są ustabilizowane mięśnie brzucha, no bowiem nie da się, jeżeli weźmiecie większy ciężar, zercher hold, stanąć sobie rozluźnionym, bo zaraz sztanga was po prostu zginiecie. Także doskonałe ćwiczenie na Stability Training Core. Także spróbujcie na koniec jakiegoś treningu, czy po mięśniach grzbietu, spróbujcie sobie tego ćwiczenia. Naprawdę robi fajną robotę. Tak nie musicie robić, ale będzie. Także spróbujcie, drugie ćwiczenie za nami. Dobra. I kolejne ćwiczenie, tym razem połączone, to ćwiczenie, które było przed chwilą, Zercher Hold, razem Zercher Hold Squat. Ależ tutaj dzisiaj, prawda, zobaczcie, przez sport uczymy się również języków. Także to trzymanie sztangi w dole łokciowym, że tak powiem, połączone razem z przysiadem. Jak macie zaplanowany trening nóg, możecie dołożyć to ćwiczenie, które oprócz tego, że stabilizuje świetnie całą sylwetkę, to do tego, no poniekąd odcięża nasz kręgosłup, a po drugie troszeczkę coś innego, inne działanie na mięśnie czworogłowe uda. W jaki sposób to wykonać? Jest bardzo proste ćwiczenie. Trzymamy cały czas sztangę przed sobą. Oczywiście, tak jak mówiłem, ciężar musi być dobrany indywidualnie i teraz spokojnie sobie schodzimy w dół. Jest wdech i góra, wydech. Wdech i góra, wydech. Doskonałe ćwiczenie, które angażuje, nie wiem, czy jest jakiś mięsień, którego nie angażuje w sposób w jakikolwiek, czy izometryczny, czy izotoniczny. I hop, i góra. Wdech i wydech. Jak to ćwiczenie chcecie zrobić jeszcze bardziej intensywnym, to możecie ten Zercher Squat dołączyć. Zercher Hold, ale czyli to przytrzymanie w dolnej pozycji, kiedy zrobię przysiad. Jak to wygląda? Otóż wygląda to w ten sposób. Robię wdech. Raz, dwa, trzy i góra, hop. Wdech. Raz, dwa, trzy i góra, hop. Jeszcze raz zrobię, bo dobrze wchodzi. Raz, dwa, trzy i góra, hop. I tak to by właśnie wyglądało. Odkładamy sztangę. Więc możecie sobie trening nóg, jeżeli macie swój split, urozmaicić właśnie przez to ćwiczenie. Być może akurat macie słabszy dzień, gdzieś tam macie jakąś kontuzję, gdzieś tam ta sztanga nie leży wam na karku, nie leży wam na obojczykach. Spróbujcie tego rodzaju przysiadów. A jeżeli wam by było mało, to za chwileczkę pokażę wam czwarte ćwiczenie, w jaki sposób możecie zrobić i skatować wasze kopyta. Oh,
To co, lecimy kolejne ćwiczenie. Tym razem pokażę Wam, w jaki sposób możemy dopakować nasze kopyta z piłką gumową. Ale o co chodzi z tą piłką gumową? To jest to, że wiele osób trenuje gdzieś nie na wypasionych siłowniach, gdzie jest full maszyn, ale trenują gdzieś tam sobie po garażach, gdzieś tam na strychu, gdzieś tam w piwnicy. I pokażę Wam, w jaki sposób możecie zrobić hack przysiad bez używania maszyny typu hack maszyna. W jaki sposób wystarczy do tego sztanga, wystarczy do tego siana i wystarczy do tego gumowa piłka. No gumowa piłka jest niezbędna. O co chodzi? Otóż piłeczkę umieszczamy na ścianie, dociskamy ją w okolicach, układamy ją nad pośladkami w okolicy gdzieś dolnej części kręgosłupa koło pod odcinkiem lędźwiowym. Stopy, tak w zależności nad czym chcemy pracować, czy albo na szerokości bioder, albo wąsko, to już indywidualnie, czy skupiamy się nad zewnętrzną, czy wewnętrzną mięśni czworogłowego. To już jest Wasza sprawa indywidualna, nad czym teraz ewentualnie sobie pracujecie. Sztangę umieszczamy na ziemi. Oczywiście to są malutkie kółeczka, więc ten przysiad będzie znacznie głębszy. I na czym polega to ćwiczenie? Tułów lekko odchylony jest ku tyłowi, stopy wysunięte w przód. I teraz będzie pozycja wyjściowa. Chwytam sobie sztangę. Gdzież tu jesteś? Tu. Hop. Chwyt wygodny i już mamy hack maszynę. Łopatki cofnięte, klatka wypchnięta. Bierzemy wdech i schodzimy sobie. Wdech i góra, wydech. Wdech i góra, wydech. I piękną hack maszynę mamy bez hack maszyny. Wdech i wydech. Jeżeli założycie większe koła, możecie też to zrobić sobie z pauzą w dolnej części, bowiem odłożycie i dynamicznie hop i w górę. Odłożycie, hop i w górę. Także zobaczcie, macie już dwa ćwiczenia na nogi, gdzie nie musicie używać zbyt dużego ciężaru, ale możecie sobie naprawdę pokombinować i zrobić dobry trening nóg na strychu, w piwnicy lub ewentualnie na Waszej niezbyt wypasionej siłowni. Także spróbujcie tych ćwiczeń, o których sobie tutaj dzisiaj powiedzieliśmy. Wypróbujcie je, włączcie przy okazji do swojego splitu treningowego. Ja Wam bardzo dziękuję za subskrypcje, które... Cicho mi teraz tutaj, nie przeszkadzaj sztango. Które mam nadzieję szybciutko sobie odbudujemy. Już kolejny odcinek będzie za chwileczkę w toku, ale co najważniejsze. Jeszcze raz dziękuję Wam za subskrypcję. Mam nadzieję, że szybciutko odbudujemy nasz kanał, bo to jest nasz kanał. Ja jestem po to, żebyście Wy też pogłębiali swoją wiedzę, a ja też motywuję się, jak widzę, jak dajecie lajki, jak subskrybujecie kanał, czyli jest tych widzów coraz więcej, także bardzo Wam dziękuję i na pewno możecie wszystkim gdzieś tam powiedzieć, że kanał na nowo powstał, także jak możecie, to przesyłajcie, gdzie się da. Ja się na tym nie znam, na tych internetach, aczkolwiek no fajnie by było, żeby to poszło jak najszybciej. Także Fryta, I'll be back i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć, pozdrawiam serdecznie.